Cześć, witajcie tutaj drugowi dziadzie. Dzisiaj rękawica Jayona, moja ulubiona. O, rymuje pięknie, nawet całkiem nieźle wyszło. Dlaczego ulubiona? Dlatego, że mam ją 4 lata i praktycznie brak oznak zużycia. Myję ją raz w miesiącu w pralce, wyczesuję ją przed każdym myciem i to nieważne, czy myję 5 razy, 6 czy raz w tygodniu. Za każdym razem jest wyczesywana. Co do samej rękawicy. Ściągacz po takim okresie w ogóle się nie zmienił. Jak trzymał, fantastycznie tak trzyma. Jak chłonęła idealnie wodę, tak chłonie. Idealna miękkość rękawicy, idealny pobór wody, że tak powiem. Nie jest za ciężka. Rękawica szyta jak na miarę. Na moją dłoń po prostu perfekcyjnie. W górnej części mamy takie jakby przeszycie, żeby sobie idealnie podzielić dłoń. Co się z tym wiąże? Natomiast to, że kontrolujemy w każdy możliwy sposób rękawicę. Tak jak nam to odpowiada. Naprawdę jest idealna dla mnie. Dla mnie jest idealna. Co do samego wyczesywania rękawicy. A, jeszcze jedno. Nie myję rękawicami, które są jednostronne. Zawsze u mnie rękawica musi mieć dwie strony. Dlaczego? Z tego powodu, że tak. U góry, gdzie mam napis, zewnętrzna strona dłoni służy mi do mycia dolnych partii auta. Jeżeli na filmiku pokazałem, że robię to w ten sposób, co jest moim zdaniem niepraktyczne i tego nie kombinuj, bo nie masz wyczucia na lakierze. Ja sobie zawsze odwracam, pyk i jadę. I stąd właśnie fajnie, jak rękawica ma napis. Jeżeli nie ma, zaznacz sobie. Odwracam sobie rękawicę i jadę wtedy dolną partię czy górną partię. Co do samego wyczesywania. Ja używam szczotek do wyczesywania sierści u mojego pieska. Oczywiście tą szczotką nie wyczesuję, bo są jeszcze takie szczotki, które mają na końcu kuleczki. I właśnie z takimi kuleczkami podchodzę, że tak powiem, do pieska. A tutaj polecam bez kuleczek, z tego względu, że nie wyrywa tak bardzo włosa. Samo wyczesywanie u mnie zaczyna się delikatnie. Delikatnie podrywam ten włos. No wiadomo, jak to w detailingu. Tu nie chodzi o to, żeby to zrobić szybko, brutalnie, delikatnie. Delikatnie podchodzimy do sprawy, delikatnie wyczesujemy. Jak poczuję, że już nie ma oporu, to sobie przeciągam. I od razu czujesz, że nie stawia oporu. Ja na samym końcu, po wyczesaniu, jeszcze przedmuchuję rękawicę strążonym powietrzem pod dużym ciśnieniem. Jeżeli nie ma strążonego powietrza, wystarczy samo wyczesywanie. Ale proponuję, naprawdę, uwierz mi, rękawica wtedy robi się mięciutka, szampon się lepiej pieni, czujesz lepszy poślizg, lepiej zbiera brud i co ważne, łatwiej się wypłukuje. Ten włos nie jest zbity i nie trzyma tego syfku. Jeżeli masz luźniutki, że tak powiem, włos, on ten brud puszcza do wiaderka z czystą wodą, więc tutaj moim zdaniem, jeżeli do tej pory nie bawiłeś się wyczesywanie, polecam. Zobaczysz kolosalną różnicę. No dobrze, a teraz Ci pokażę, jak wygląda włos 4-letniej rękawicy, która naprawdę nalatała już swoje. Spójrz. Moim zdaniem idealna. Nic dodać, nic ująć. To nic, nie będę Ci już przynudzał. Moją opinię na temat tej rękawicy znasz. A ja zapraszam Ciebie do dalszej części filmiku, gdzie starałem Ci się pokazać, dlaczego fantastycznie miziamy się tą rękawicą. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Thank you.